Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. W padającym deszczu symbolicznie zapraszam Cię na ten czwartek. W ten czwartek o godzinie 20:20, naturalnie później spotkanie będzie dostępne również w archiwum. Widzimy się na ceremonii o numerze 205. I o czym będziemy rozmawiać? Niesamowite przesłania. Jak znaleźć prawdziwego mistrza, jak rozpoznać fałszywych mistrzów, ale także o tym, jak odnaleźć Twoją wewnętrzną prawdę i jak odnaleźć Twojego wewnętrznego mistrza. Czyli spotkanie, które będzie wskazówką do tego, jak osiągnąć mistrzostwo we wszystkich dziedzinach Twojego życia. We wszystkich płaszczyznach Twojego życia. Jak odnaleźć powołanie, jak aktywować talenty wyższe, jak przede wszystkim odnaleźć Twoją indywidualność i Twoją niepowtarzalność, Twoją właściwą drogę tutaj i teraz, w tym momencie, w tej inkarnacji. Przepiękne spotkanie o arcykapłance, która jest utkana ze światła, która jest w sieci światła i która przekazuje impulsy wyższe, tutaj materializuje je na ziemi. Jak wykorzystać tą energię arcykapłanki, która jest również obecna w Tobie, bo jest obecna w każdym z nas? Jak połączyć energię żeńską, przyjmującą, intuicyjną, z energią męską, prostolinijną, odważną, aktywną, dynamiczną, skierowaną na zewnątrz? Jak zaufać? Jak pokonać tygrysa strachu, który może kąsać ją w nogę, szczególnie w momentach nowego początku? Przepiękne spotkanie. Zarezerwuj sobie przynajmniej godzinę. Zobaczysz, że ten klucz do szczęścia o numerze 205 jest niesamowicie wartościowy. Dokładnie teraz poprowadzi Cię do tego, co najpiękniejsze w Twoim życiu. Wszystkie Twoje marzenia możesz zrealizować, jeżeli wiesz jak. Wiedza wyższa, wiedza ziemi, wiedza świata i wiedza wszechświata. Moimi prostymi słowami. Do zastosowania. Jak takie herbatki jednorazowe. Zalewamy wodą i herbatka powstaje. Tak to mniej więcej wygląda. Wiedza w pigułce. Wiedza, która zawsze była dostępna tylko dla nielicznych, trzymana w tajemnicy. Teraz, na progu nowej ery, trafia w Twoje dłonie. I razem zmieniamy ten świat i wszechświat. Do zobaczenia więc w ten czwartek. Twoja Maria Bukardi.